Proszę Państwa, to jest chyba jedyny okręg, gdzie kandydaci podają sobie rękę, gdzie żyją w zgodzie. Powinno być tak wszędzie. Kruszewek są wzorem. Dobry wieczór Państwu. Nazywam się Szymczak Ireneusz. Kandyduję na stanowisko wójta gminy Pniewy w tych wyborach. Proszę Państwa, dziś mamy dzień szczególny. 11 listopada. Święto Niepodległości. Także poproszę wszystkich o powstanie. I uczcijmy chwilą ciszy pamięć tych, którzy polegli za naszą wolność, za naszą niepodległość. Bardzo dziękuję. Możemy myśleć. Chciałbym powitać tutaj kandydatów na radnych również. Panią Dorotę Witek. Dorota kandyduje z mojego komitetu. I pana Pan Ryszard kandyduje z komitetu pana Wilskiego. Tak jak mówiłem na wstępie, kandydaci żyją w zgodzie i o to chodzi, bo kto by nie został radnym, ma pracować dla dobra wsi Kruszew, dla dobra wsi Kruszewek, dla dobra gminy Pniewy. Kłótnie właśnie są niepotrzebne, niewskazane. Kandydaci, którzy się skłócają w trakcie kampanii, skłócają ludzi. Później trzeba czekać pół roku, rok, dwa, aż ci ludzie się pogodzą. I wtedy w tym czasie na wsiach się nic nie dzieje. W Kruszewie mamy i w Kruszewku w tym wypadku bardzo dobrą sytuację. Dorotka powiedziała, że będzie coś mówić później. Tak? Także ja będę odpowiadać na pytania. Także ja od razu zaczynam od swojej prezentacji. Aha. Pierwsza rzecz. Dlaczego kandyduję na stanowisko wójta gminy Pniewy? Wysyłałem do Państwa taki list na początku kampanii. W nim opisałem przyczyny mego kandydowania. Chciałbym powiedzieć, że jako jedyny kandydat na wójta gminy Pniewy mam 15 kandydatów na radę. Czyli wszyscy. Moi kandydaci są bardzo mocni. Każdy z nich ma szansę wejść na radnego gminy Pniewy. Ma szansę zostać radnym. Konkurencja ma 13 i 13. Ta liczba też o sobie coś mówi. Tu jest treść tego listu. Zdjęcie jest zrobione u mnie w sadzie, jabłonie odmiany Gloster, różnych kształt jabłek. Proszę Państwa, pierwsza rzecz, nasze priorytety. Skuteczne pozyskiwanie funduszy zewnętrznych, drogi, chodniki, ścieżki rowerowe i oświetlenie, poprawa polityki informacyjnej gminy, to jest rzecz bardzo ważna. Rozwój sportu i rekreacji w gminie, wodociągi i kanalizacja, wsparcie sadowników i producentów rolnych, to też jest priorytet. Promocja gminy, ochrona zdrowia i rozwój usług medycznych, wsparcie szkół i przedszkoli, wspieranie OSP, przyciąganie inwestorów, konsultacje społeczne, pełen zasięg telefonii komórkowej, pomoc rodzinie i potrzebującym. Zajęcia dla dzieci. Pierwsza rzecz. Skuteczne pozyskiwanie funduszy zewnętrznych. Szanowni Państwo, uważam, że w gminie Pniewy powinien powstać naprawdę dynamiczny i profesjonalny dział pozyskiwania środków zewnętrznych. Dział ten ma być zawsze w kontakcie, ma współpracować z sąsiednimi gminami, ze starostwem powiatowym, z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, z ministerstwami i innymi instytucjami. Dział ten ma zawsze wyszukiwać możliwości dla gminy Pniewy, możliwości pozyskiwania funduszy zewnętrznych. Ja zawsze na spotkaniach mówię,
że telefon w tym pokoju ma być czerwony. Ale on nie ma być koloru czerwonego. On ma być czerwony dlatego, że ten pracownik cały czas dzwoni. On się dowiaduje, jakie są szanse dla gminy Pniewy. Skąd ta gmina może pozyskać pieniądze. Jak się pewnie domyślacie, pracownik tego działu nie może grać w pasjansy, nie może oglądać filmów na YouTubie. On musi być cały czas aktywny, cały czas ma pracować dla nas, cały czas ma pracować dla naszej gminy. Następna sprawa. Drogi, chodniki, ścieżki rowerowe i oświetlenie. Uważam, że w gminie Pniewy powinna powstać mapa drogowa. Ta mapa powinna wisieć albo w pokoju wójta, albo na sali konferencyjnej. Na tej mapie muszą być zaznaczone wszystkie drogi w gminie. Drogi gminne, drogi powiatowe. Musimy wiedzieć, jakie mamy drogi w gminie, w jakim one są stanie, aby skutecznie je remontować. Aby remontować te drogi, które są naprawdę, że tak powiem, w potrzebie, które wymagają remontu. Uważam, że w gminie Pniewy trzeba stworzyć wieloletni program budowy dróg. Dlaczego? Aby uniknąć targów politycznych. Wiadomą rzeczą jest to, że jeden radny ma silną pozycję, umie nalegać, inny ma pozycję słabszą. Często w gminie robione są drogi, które tego nie wymagają. A drogi, które wymagają remontu, są przez wiele lat nienaprawiane. Trzeba to zmienić. Taki wieloletni program budowy dróg pozwoli nam na to. Będzie ład i porządek przy budowie dróg. Chciałbym postawić te drogi wysokiej jakości, o długim okresie użytkowania. Po prostu nie stać nas na tanie drogi. Wiadomo, produkujemy głównie jabłka. Niektórzy z was mają bardzo ciężkie samochody ciężarowe. Są tutaj też właściciele skupów. Też mają duże samochody. Wybudowanie drogi słabej, w pośpiechu, nic nam nie daje. Tą drogę za rok czy dwa będziemy musieli naprawiać. W perspektywie kilku lat ta droga nam wyjdzie dużo drożej niż droga zrobiona od razu dobrze. Proszę Państwa, tu mam taki przykład. Zdjęcie zrobiłem około 1,5 tygodnia temu. To jest miejscowość Kocerana. Na pierwszym planie mamy drogę wykonaną teraz przed wyborami, w pośpiechu, przez obecnego wójta. Tam, na tym dalszym planie, jest droga robiona już w gminie Tarcza, w kierunku szkoły w Pamiątce, w kierunku Księżowoli. Widzimy, jak tam się robi drogi. Tam nie ma pośpiechu. Najpierw kładziemy krawężniki. Później sypiemy grubą warstwę płci. Nie śpieszymy się z polewaniem asfaltu. Ja nie wiem, być może oni w tym roku nie zrobią tam nawierzchni asfaltowej. Im się nie śpieszy, ale droga zrobiona przez nich będzie służyła mieszkańcom przez wiele lat. Czy ta droga będzie służyła długo? Wątpię. Niedługo ją trzeba będzie naprawić. W gminie Pniewy trzeba wytyczać i budować chodniki i ścieżki rowerowe. Szczerze mówiąc, takiej ścieżki rowerowej jeszcze u nas w gminie nie widziałem. Trzeba to zmienić. Koniecznie. Ostatnio, bodajże 2 dni temu, byłem na spotkaniu z wyborcami w szkole w Ciechlinie. Wyszedłem z samochodu. Od razu wpadłem w kałużę. Obryziłem sobie pantofle. Trzeba to zmienić. Proszę Państwa, oświetlenie. Musimy instalować zarówno żarówki energooszczędne, jak i lampy energooszczędne. Najlepiej LED-owe.
Dzięki temu będziemy mogli zainstalować tych lamp więcej przy naszych drogach. I sprawa bardzo ważna. Polityka informacyjna gminy. Proszę Państwa, ta polityka informacyjna bardzo kuleje w gminie Pniewy. Kuleje od wielu lat. Sytuacja ta się nie zmieni. Wiedzą Państwo, że były dopłaty klęskowe. Działanie 126. Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych. Niektórzy z sadowników, z producentów rolnych skorzystali z tych możliwości, z tych dopłat klęskowych, ale niestety większość nie skorzystała. Dlaczego? Bo nie mieli o tym informacji. Proszę Państwa, proponuję, aby stworzyć w gminie Pniewy bazę telefoniczną, bazę numerów komórkowych wszystkich mieszkańców. Trzeba także stworzyć bazę adresów elektronicznych, bazę e-mail wszystkich mieszkańców. To jest bardzo proste. Spowoduje to szybkie i skuteczne informowanie mieszkańców o najważniejszych sprawach dla naszej gminy. Po prostu, jeśli będzie możliwość skorzystania z dopłat, wójt czy pracownik gminy, wyślę SMS. W telefonie jest opcja wyślij do wielu. Wyślę do wszystkich mieszkańców. Wszyscy będą wiedzieli. Nikomu nie przepadnie ani jedna złotówka. Proszę Państwa, trzeba też poprawić przepływ informacji na linii. Urząd, sołtysi radni, mieszkańcy. Ten przepływ informacji także kuleje. Musimy wprowadzić e-urząd oraz elektroniczną obsługę interesanta w Urzędzie Gminy Pniewy. Musimy iść z duchem czasu. Proszę Państwa, rozwój sportu i rekreacji w gminie. Uważam, że trzeba przejąć pozostałą część działki w Zalężu Dużym. Dotychczas gmina przejęła niecałe 2 hektary, pozostało do przejęcia niecały hektar. Uważam, że trzeba wybudować funkcjonalny budynek klubowy, aby zawodnicy po meczu mieli gdzie się przebierać. Nie chcę tam stawiać prowizorycznych baraków, tak jak to miało miejsce dotychczas. Te baraki niszczeją, 2 z nich spłonęły, 1 stoi i straszy. Trzeba postawić po prostu porządny budynek. Są na to środki z zewnątrz. Można pozyskać z Ministerstwa Sportu w tym roku nawet do 50% dofinansowania. Pozostałą część można pozyskać z takiej instytucji jak lokalna grupa działania. Dobry wieczór. Uważam, że trzeba przy boisku głównym wybudować mniejsze boisko treningowe. Powiedziałem wybudować, ale nie chodzi mi o to, żeby to było jakieś profesjonalne boisko. Wystarczy po prostu wyrównać teren. Boisko treningowe nie musi spełniać żadnych standardów. Ono ma być tylko po to, aby nie niszczyć podczas treningów boiska gminy. Chciałbym, aby LKS Pniewy się rozwijał. Obecnie LKS Pniewy znajduje się niestety na ostatnim miejscu w tabeli B klasie. Bardzo przykro mi jest to mówić, bo jestem też zawodnikiem LKS. Po zakończonych wyborach, czy zostanę wójtem, czy nie zostanę wójtem, wracam do gry w LKS-ie. Proszę Państwa, trzeba rozwijać sport i rekreację w gminie. Trzeba aktywować dzieci, młodzież i dorosłych do uprawiania sportu. Musimy wyciągnąć nasze pociechy w domu. Sytuacja, gdy dziecko siedzi całe dnie, całe wieczory przed komputerem, jest niedopuszczalna. Musimy to zmienić.
Musimy preferować zdrowy styl życia, zgodnie z zasadą. W zdrowym ciele, zdrowy duch. Ja taki styl życia preferuję. Tu na zdjęciu akurat mamy zajęcia karate. To jest zdjęcie przykładowe. Ja nie mówię, że musimy to robić w gminie Pniewy. Taki sport uprawiany przez dzieci być może byłby trochę niebezpieczny dla rodziców. Możemy się ukierunkować w innej dyscyplinie. Proszę Państwa, tak jak mówiłem, chcę rozwijać sport i rekreację na terenie gminy. Planuję zorganizować w gminie Pniewy bieg. Nazwałem go roboczo Bieg Pniewski w ramach akcji Polska Biega. Ten bieg nic nie będzie nas kosztował, a będzie promował naszą gminę. Zacznijmy od dystansów krótkich, 500 metrów, kilometr. Ten bieg będzie dla wszystkich. Dla dzieci, dla młodzieży, dla dorosłych, dla osób starszych. Będzie to niezwykła atrakcja. Będzie frajer. Proszę Państwa, chciałbym także organizować rajdy rowerowe wspólnie z gminą Tarcza. Tamte rajdy już są organizowane. Chciałbym się do nich przyłączyć, rozszerzyć formułę. Mamy bardzo atrakcyjne tereny, bardzo malownicze w gminie Pniewy. Tu jest miejsce na taki rajd. On będzie atrakcyjny. Wodociągi i kanalizacja. Trzeba kontynuować budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Trzeba to robić przy udziale środków zewnętrznych. Są na to środki zewnętrzne. Szczególnie w miejscach rozproszonej zabudowy. Budowa wodociągów i kanalizacji finansowana może być z regionalnego programu operacyjnego województwa mazowieckiego. Tam jest 80% dofinansowania. Z programu rozwoju obszarów wiejskich 75% oraz pożyczek i dotacji z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Chciałbym w gminie Pniewy wybudować nowoczesną komunalną oczyszczalnię ścieków dla całej gminy z możliwością przyjmowania ścieków z szan przydomowych. Następny ważny punkt. Przyciąganie inwestorów. Jako taka zachęta dla inwestorów, dla firm wchodzących na teren naszej gminy, chciałbym wprowadzić roczne zwolnienie w podatku od nieruchomości dla nowych firm, dla nowych inwestorów, którzy wchodzą na teren gminy Pniewy. Chciałbym promować i podkreślać walory gminy Pniewy jako miejsca atrakcyjnego do lokowania inwestycji. Gmina Pniewy jest bardzo atrakcyjnym miejscem. Do tego, aby firmy tu przychodziły, aby lokowały tu swoje siedziby. Znajduje się przy trasie numer 50, znajduje się blisko Warszawy. Musimy to wykorzystać. Proszę Państwa, następna bardzo ważna sprawa. Konsultacje społeczne. Zawsze przy podejmowaniu decyzji chciałbym zasięgać opinii Waszej, czyli mieszkańców. Chciałbym to robić przy pomocy ankiet, wywiadów i spotkań. Tak, aby mieszkańcy mieli aktywny wpływ na to, co dzieje się w gminie. Aby nie dochodziło do sytuacji, że wójt i rada gminy robi swoje, a mieszkańcy mają całkiem odmienne oczekiwania. Wójt i rada gminy mają robić to, czego oczekują od nich mieszkańcy. Chciałbym zaangażować osoby starsze z autorytetem wśród mieszkańców, z olbrzymią wiedzą i doświadczeniem w życie społeczne gminy. Takie osoby muszą mi pomagać w podejmowaniu decyzji. Ja chcę skorzystać z ich wiedzy.
Proszę Państwa, w każdej miejscowości jest taka osoba, jedna bądź więcej, z dużym autorytetem, jak jest zebranie wiejskie i taka osoba wstaje i mówi, że trzeba zrobić tak, to czy ma rację, czy nie ma racji, to i tak większość mieszkańców ją poprze. Chciałbym korzystać z porad takich osób. Proszę Państwa, docelowo chciałbym stworzyć w gminie Pniewy Radę Seniorów. Rada Seniorów by była takim ciałem doradczym przy wójcie. Ona by gminę nic nie kosztowała. Członkowie tej rady wykonywaliby swoje funkcje honorowo. Dobry wieczór. Miło mi, dobry wieczór. W tej Radzie Seniorów byłyby właśnie takie osoby, o której mówiłem wcześniej. Żeby to wszystko zrównoważyć, chciałbym także korzystać z porad i wsparcia osób młodych. Chciałbym stworzyć Radę Młodzieżową. Ona będzie działać na podobnej zasadzie jak Rada Seniorów. Niech te młode osoby, niech młodzi ludzie, którzy kibią pomysłami, niech mi też doradzają. Też ich nie możemy odstawić na bok. Niech aktywnie uczestniczą w życiu naszej gminy. W ten sposób chciałbym osiągnąć to, aby zarówno mieszkańcy starsi, jak i młodzież mieli wpływ na to, co dzieje się w naszej gminie. Bardzo ważny punkt programu. Jesteśmy gminą sadowniczą. Trzeba wspierać producentów jabłek, producentów malin i innych owoców. Ta kolejność nie jest przypadkowa. W naszej gminie jest najwięcej jabłek. Malin jest też bardzo dużo. Ja jeżdżąc po terenie naszej gminy, prowadząc tą kampanię, widzę, że nasadzenia malin wzrastają. Jest ich coraz więcej. Producentów jabłek i malin musimy wspierać. Planuję utworzyć w gminie Pniewy bezpłatny punkt doradztwa dla rolników i sadowników w zakresie pozyskiwania funduszy pomocowych Unii Europejskiej. Ten punkt obsługiwałby jeden z pracowników gminy. Byłby to albo dyżur kilka godzin dziennie, albo dwa, trzy dni w tygodniu. To jest sprawa do przedyskutowania. Pracownik ten będzie pomagał rolnikom i sadownikom. Będzie im doradzał, żeby jak najwięcej tych środków pomocowych z Unii Europejskiej pozyskali, aby im żadne środki nie przepadały. Ten pracownik będzie pomagał wypełniać wnioski. Proszę Państwa, planuję zbudować na terenie gminy Pniewy system komunikatów sadowniczych dla producentów jabłek. Niektórzy z Państwa macie takie systemy. U mnie w domu też jest taki system dostarczony przez firmę komercyjną. System komunikatów chciałbym zbudować we współpracy z firmą doradztwa sadowniczego. Podobny system trzeba stworzyć dla producentów malin. Producenci malin nie mają takiego systemu. Trzeba to zmienić. Producent malin, gdy chce wykonać oprysk, on musi najpierw spojrzeć w niebo, spojrzeć w gwiazdy, pomyśleć i wtedy decyduje, czy i na co oprysk. Musimy pomagać naszym producentom. Proszę Państwa, chcę promować gminę Pniewy. Chcę ją promować poprzez wykreowanie produktów regionalnych, marek regionalnych, znaków towarowych dla owoców z naszej gminy. O co mi chodzi? Na przykład jabłko z Doliny Jeziorki, malina z Doliny Jeziorki, cydr pniewski. W gminie Pniewy musi powstać tłocznia soków, zarówno z jabłek, jak i z malin. Gmina będzie wspierać taką firmę. Czy to będzie firma z zewnątrz, czy to będzie po prostu gospodarstwo rodzinne.
ten sposób gmina będzie się promować przy pomocy tych produktów. Korzystał na tym będzie też producent. Korzyści będą obopólne. Planuję zorganizować coroczne święto plenerowe. Nazwałem go Malinobranie. To święto będzie się odbywać na jednym z boisk. Pewnie w Zalężu Dużym. Chciałbym to święto połączyć z prezentacją firm sektora sadowniczego. Dlaczego? Aby to święto nic nie kosztowało budżet gminy Pniewno. Po prostu te firmy zapłacą za zorganizowanie tego święta. To święto chciałbym połączyć z turniejem piłkarskim i z występami artystycznymi. Na jednym z poprzednich moich spotkań padł zarzut. Zorganizujemy święto, zniszczą nam boisko. Mieliśmy taki przykład z Karolewy. Proszę Państwa, ja deklaruję, że na tym święcie nie będzie wystawy sprzętu wojskowego, że czołgi nie będą jeździły po boisku. Najcięższym sprzętem, jaki przejdzie po boisku, będą damskie szpilki. Proszę Państwa, chciałbym promować naszą gminę jako obszar wolny od zanieczyszczeń środowiska, atrakcyjny, turystyczny. Nasza gmina jest takim obszarem. Trzeba tu rozwijać agroturystykę. Konieczne jest wydanie folderu o naszej gminie. Konieczne jest wydawanie gazetki gminy. Nawet dużo mniejsze gminy z powiatu grójeckiego, na przykład gmina Goszczyn, 2600 mieszkańców. My mamy ponad 4600 mieszkańców. Oni wydają gazetkę, my nie wydajemy. Bardzo źle. Trzeba to zmienić. Trzeba się promować. Trzeba kontynuować i uatrakcyjnić Noc Świętojańską. Trzeba poszerzyć jej formułę. To święto musi mieć większą skalę, większy zasięg, musi być bardziej atrakcyjny. Trzeba rozwijać usługi medyczne. Teraz chyba za daleko przeskoczyłem. O właśnie. Przy ośrodku zdrowia w Pniewach musimy zainstalować windę. Windę dla osób starszych i niepełnosprawnych. Ta winda tu na rysunku na slajdzie jest dosyć okazała. Nam jest niepotrzebna aż tak. Wystarczy, aby była funkcjonalna, aby spełniła swoją rolę. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Trzeba rozwijać usługi medyczne. Dokonywać zakupu niezbędnego sprzętu. Proszę Państwa, następny temat. Rozwój szkół i przedszkoli. Jak Państwo sami wiecie, w naszych szkołach jest bardzo mało dzieci. Jest to sytuacja zła, bardzo zła. Dlaczego? Bo za każdym dzieckiem idzie dofinansowanie z Ministerstwa Oświaty. Jest subwencja oświatowa. Jeśli dzieci w szkołach jest mało, gmina musi dużo dopłacać do funkcjonowania szkół. Proszę Państwa, dużo dzieci z naszego terenu chodzi do szkół na terenie innych gmin. To jest bardzo złe, ponieważ jeśli dzieci odchodzą z naszych szkół, razem z dziećmi odchodzą, mówiąc krótko, pieniądze. Tą sytuację trzeba zmienić. Trzeba rozszerzać ofertę zajęć dodatkowych dla uczniów. Świetlica musi być dłużej czynna, żeby rodzice, którzy pracują, żeby rodzice, którzy mają sady, gospodarstwa, oni też długo pracują, do wieczora, żeby mieli gdzie zostawić swoje pociechy. Szkoła ma być takim miejscem. Szkoła, która będzie atrakcyjna zarówno dla uczniów, jak i dla rodziców, przyciągnie tych uczniów. Jeśli uczniów będzie dużo, gmina nie będzie musiała dużo dopłacać do funkcjonowania szkół, tak jak ma to miejsce teraz.
Proszę Państwa, tu jest pewien plus. Zbliża się wyż demograficzny. On może poprawić tą sytuację. Niemniej jednak musimy podejmować działania, o których wspomniałem wcześniej. Proszę Państwa, w szkołach musimy zmniejszać wydatki na energię poprzez termomodernizację budynków szkolnych. Proszę Państwa, jesteśmy w Ochotniczej Straży Pożarnej, w budynku OSP. Ten samochód, który widzicie, to nie jest zabawka. Tym samochodem jeździ mój brat cioteczny na lotnisku Chopina w Warszawie. Ten samochód nosi nazwę Pantera. To jako ciekawostka. Tu jest zdjęcie z akcji strażaków. Akurat nie spuszczę, więc skoro. Jeśli chodzi o straże pożarne, trzeba pozyskiwać środki zewnętrzne. Powtarzam, zewnętrzne. Na zakup sprzętu bojowego i ratowniczego. Trzeba doposażać nasze jednostki w sprzęt specjalistyczny służący usuwaniu skutków klęsk żywiołowych. Tych klęsk mamy coraz więcej. A to podtopienia, a to gradobicia i tak dalej. Strażacy mają nam w tym pomóc. Trzeba remontować i modernizować strażnice. Musimy wykorzystywać je jako miejsca do spotkań integrujących społeczność lokalną. To, co mówiłem wcześniej, nie tylko dzieci, dorosłych też trzeba wyciągnąć z domu. Niech się spotykają. Proszę Państwa, pełen zasięg telefonu komórkowego. Z tym jest w gminie Pniewy bardzo duży problem. Przekonałem się o tym na własnej skórze, jeżdżąc po gminie i prowadząc tą moją kampanię wyborczą. W związku z tym trzeba nakłaniać operatorów telefonii komórkowej do budowy maszyn celem pokrycia zasięgiem terenu całej gminy Pniewy. Musimy zapewnić darmowy dostęp do internetu. Teraz jest taka możliwość, że można to zrobić przy pomocy samorządowych hotspotów. Musimy pomagać rodzinie i potrzebującym. Trzeba wprowadzać zajęcia dla dzieci. Większe miasta mają coś takiego jak karta dużej rodziny. Musimy pomyśleć nad czymś podobnym. Wiadomo, u nas w gminie Pniewy nie ma basenu, nie ma kina, nie ma teatru. Są te instytucje w sąsiedniej gminie. Jeszcze mała uwaga. Taka karta jest w gminie Mszczonów. Trzeba więc rozmawiać z sąsiednimi gminami, aby udostępniły nam te miejsca, czyli kina, baseny, teatry, aby dzieci z terenu naszej gminy mogły bezpłatnie korzystać z tych miejsc. Musimy wspierać rodziny wielodzietne. Gmina musi pomagać rodzinie i potrzebującym. Proszę Państwa, trzeba aktywizować osoby. Nie można wypłacać bezsensownych zasiłków. Jak Państwo wiecie, jest takie powiedzenie, że lepiej dać wędkę niż rybę. Bo wiadomo, rybę zjemy i co dalej. Trzeba organizować aktywne formy spędzania czasu dla osób starszych. Organizować spotkania ze znanymi ludźmi. Tu jest dobre miejsce do takich spotkań.